Samów Poland, która jest takim pierwszym krokiem moim do budowania tego, co też zrobił IDO, czyli budowania społeczności, która chce się ruszać. Chce się ruszać w sposób świadomy, chce się ruszać w sposób lekki, ekonomiczny, płynny, bo to jest istota naszego tutaj człowieczeństwa też, żebyśmy wykorzystali swoje ciało najlepiej, jak potrafimy. Movement, czyli ruch, jest to coś, co jest nieodzownym elementem naszego życia przez cały czas. To nie jest tak, że możemy sobie dwa razy w tygodniu pracować tylko na tym, a cała reszta już nie. Doba ma 24 godziny razy 7, a tylko 2 lub 3 godziny w ciągu tygodnia to jest troszeczkę za mało. I stąd ten pomysł na to, by w pierwszej kolejności zmieniać świadomość ludzi, zmieniać pewnego rodzaju nawyki i podejście do samej aktywności. No i od tego trzeba zacząć. Jeżeli ktoś mówi mi, że nie ma czasu na to, by 15 minut spędzić w przysiadzie, czyli w tej pozycji głębokiego przysiadu, no to znaczy, że on nie jest świadomy tego, jak bardzo jest to potrzebne. Jeżeli wiem o tym, jakie korzyści daje mi przysiad, jeżeli wiem o tym, jakie korzyści daje mi wiszenie na drążku, no to powinienem to robić. Zaczniemy od świadomości i wy zrozumiecie, dlaczego tak powinniśmy robić, dlaczego ruszamy się tak słabo, no to macie szansę coś zmienić. W momencie, gdy nie zrozumiecie, to wyjdziecie stąd i tak naprawdę stwierdzicie, no fajnie było. Porzucaliśmy piłeczkami, pobawiliśmy się kijem, poruszaliśmy się w dziwny sposób, nie wiem dlaczego tak. No i okej. I fajnie minęło tam te kilka godzin. Jednak nie o to mi chodzi. Nie chodzi mi o to, żeby zabawiać was tutaj i żeby było fajnie i miło, tylko żebyście coś z tego wynieśli. No, a jest co wynosić. Naprawdę, uwierzcie mi, że przekonacie się dzisiaj, że wasze ciało może o wiele więcej, niż wam się wydaje, tylko że wy dzisiaj nie do końca też wiecie. Wasze mięśnie nie do końca będą was słuchać, wasze ciało nie będzie was słuchać. No, poczujecie się trochę to właśnie jak tacy upośledzeni ruchowo. Co to jest w ogóle naturalna sprawność i siła? Bo dzisiaj bardzo dużo mówi się o naturalnych produktach, naturalnym treningu. Co to według was jest? Naturalna sprawność i naturalna siła. W skrócie, jeżeli znajdujemy się w pewnych warunkach, w których muszę przeskoczyć, przebiec, uciec i sobie poradzę, to jestem sprawny. Więc środowisko jest takim bardzo ważnym elementem, dzięki któremu my albo wzrastamy, albo nie. Zgodzicie się? Nie myśleć, kiedy ja zrobię trening, żeby posiedzieć w przysiadzie. Muszę zrobić trening. Nie musisz robić treningu. Masz po prostu siąść i siedzieć. Żebyście właśnie zrozumieli, jaki ma sens odbijanie piłeczki, że to nie jest tylko po to, że ja sobie odbijam i jest fajnie, bo moje ciało pracuje, tylko właśnie pracuje nad tą koordynacją. Jeżeli stawiam sobie zadania coraz trudniejsze, a takie będziecie ode mnie dostawać, jeżeli coś już będzie wam w miarę wychodziło, to ja będę wam podkręcał tempo, tak żebyście cały czas musieli się wysilać, żeby wasza głowa cały czas musiała się wysilać, żeby wasza koordynacja była coraz lepsza. Precyzja. Ruch. Jakaś różnica była? Jedna z naszych pozycji. Trochę taka kontrowersyjna, bo są ludzie, którzy twierdzą, że no dobrze, ale to dziecko jest, ono jest znaczy zbudowane, głowa większa, inny rozstaw uda i tak dalej, i tak dalej. No i ja wtedy mówię, no dobrze, to co, ja jestem jakiś inny? Bo potrafię usiedzieć w takiej pozycji i nic mnie nie boli i nie czuję się spięty w tej pozycji? To co, ja jestem jakiś inny, z innej gliny ulepiony? Nie, po prostu ja nie zatraciłem tej pozycji. Takie słowo, które nie do końca dla wszystkich jest zrozumiałe. Ja czasami jak się zastanawiam i tak myślę, jakbym miał komuś wytłumaczyć, jak to, czym jest movement, to czasami sam zastanawiam się, co miałbym powiedzieć, bo to jest tak szeroki temat, że nie da się tego nawet na tych jednych zajęciach, ja wam dam tylko cząstkę tego, bo co byśmy nie wzięli, to jest movement. Kręgosłup jest to bardzo ważny element każdego z nas. No i pytanie do was, jak wy pracujecie i rozwijacie swój kręgosłup? Pracujemy nad mięśniami, idziemy do klubu, chcemy dobrze wyglądać, chcemy, żeby bicep był odpowiednio napchany.
pośladki ładnie zbudowane, brzuszek wyrzeźbiony. No a co z tym środkiem, gdzie mamy, czyli kręgosłup? W jaki sposób pracujecie nad tym, by go rozwijać, by utrzymywać go w dobrej kondycji? Nie pracujecie, wiem o tym. Pytanie retoryczne było. Spine move every day. Poświęć minimum 10 minut dziennie dla swojego kręgosłupa. Dużo? Jeżeli jestem świadomy, to nie. Jeżeli nie jestem świadomy, to zawsze będzie dużo. Nawet 5 minut będzie dużo. Nawet minuta będzie dużo, bo nie będę o tym w ogóle myślał, nie będę o tym pamiętał, nie będę tego świadomy, nie będę skupiał się na tym, że jest to dla mnie aż tak bardzo istotne. A jest to bardzo istotne. Bardzo jest ważne znać swoje ciało. I ja wiem, że wy nie do końca znacie swoje ciało. Dzisiaj poznacie je trochę lepiej. To też nie będzie jeszcze wszystko. To jest cały czas coś, co nigdy się nie skończy. Dlaczego się nie skończy? Bo to jest trochę jak taniec. Czy taniec się skończy? Każdy z nas otrzymał od życia umiejętności, które powinniśmy rozwijać. Takie jak przysiad, wiszenie na drążku, pozycje walki i pozycje w podporze. Jednak tego nie robimy. Widzimy później nasze słabe punkty. Zamiast tracić je poprzez tryb życia, należy poznawać lepiej siebie, czasami na nowo zacząć odbudowywać utracone umiejętności. I da się to zrobić. No i świetny cytat Jordana, że pokażcie mi moje słabe strony, a ja popracuję, żeby stały się moimi zaletami. I z takim mottem chciałbym, żebyście podchodzili do tego, bo bardzo trudno jest trenować i praktykować nad swoimi słabymi punktami, bo my wolimy robić to, co jest dla nas przyjemne. Co zrobisz, gdy poznasz swoje słabe punkty? Masz dwa wyjścia. Albo powiesz, że robię to, albo nie. Jeżeli będziesz oszukiwać siebie, to wszyscy to zobaczą. I to jest najlepsze. Bardzo ważny element, dzięki któremu znowu stajemy się dzieckiem, czyli zabawa. I jeżeli jest zabawa, jeżeli ty przychodzisz na trening, żeby czuć to, to nie potrzebujesz żadnego innego powodu, żeby przyjść tutaj na salę. I to jest bardzo ważny proces, w którym na waszej twarzy pojawia się uśmiech w momencie, gdy to robicie. I ja wtedy wiem, że wy jesteście w tym procesie. Czy my dzieciom musimy mówić, jak mają się bawić? Zabawa jest bardzo ważnym elementem, którego my nie wykonujemy, bo ja jestem dorosły, ja już zarabiam tyle tysięcy, ja mam się bawić? To jest niepoważne, ja jestem poważnym człowiekiem. Garnitur, muszka, dobry samochód, ja mam się bawić? Co mi to da? Durnia będę się robił? Każde zadanie, każdą umiejętność i każdą zabawę możemy zrobić na swój sposób, możemy ją rozwijać. I o to w dużej mierze tutaj chodzi, żebyście się nie zatrzymywali. To są umiejętności, które nie tylko nam dają to, że wyglądamy dobrze, czujemy się dobrze, ale jesteśmy, można powiedzieć, też w całym naszym życiu stajemy się troszeczkę bezpieczniejsi. Mamy lepszą koncentrację, lepiej reagujemy, szybciej reagujemy, jadąc samochodem, jadąc motocyklem na przykład, jak niektórzy jeżdżą. To jest bardzo ważne, ta szybkość reakcji, reagowanie. No i czy my, przychodząc na siłownię i wykonując te rzeczy, które sprawiają, że nasze ciało, można powiedzieć w cudzysłowie, wygląda ładnie, bo to też jest dla każdego co innego, czy sprawiamy, że rzeczywiście stajemy się silniejsi, sprawniejsi w realiach, w których żyjemy? Od czego mamy zacząć? Trzy takie bardzo istotne rzeczy, czyli spine move, ruszanie kręgosłupem, przysiad, 30 minut dziennie i wiszenie na drążku 7 minut dziennie. Czy da się to zrobić? Jeżeli chcę być dobry w tym, to muszę brać wiele, wiele rzeczy. Powinienem chodzić na tańce, żeby poprawić swoją rytmikę, poprawić swoją koordynację. Powinienem chodzić na przykład na ściankę spinaczkową, by poprawić siłę chwytu. Powinienem chodzić na zajęcia hip-hopu, by poprawić ruchomość swojego kręgosłupa i lepiej poczuć swoje ciało. I to są takie rzeczy, które powinienem brać do tego, by lepiej się ruszać. Gdy zmienimy swoje słabe punkty na mocne, to jakbyśmy sobie zdjęli pewnego rodzaju ciężar. Bo w momencie, gdy wiem, że mam słabą ruchomość obręczy barkowej i zacznę nad tym pracować, to uwolnię się od tego ciężaru, który mi ciąży i dzięki temu mogę robić coś więcej. Kiedyś tego nie rozumiałem, było to dla mnie bardzo niezrozumiałe i nie potrafiłem się odnaleźć w tej rzeczywistości. Czyli gdy widziałem filmik, gdzie oni tam robią różne rzeczy, się ruszają,
Ja myślę sobie, no też bym poćwiczył. Ale co ja będę robił, jak ja nie wiem, co mam robić? Nie chodzi o trening. Nie chodzi o to, żeby zrobić trening. Chodzi o to, żeby się poruszać. Jaka jest różnica? Liczby, które nam skakują, nie muszą sprawiać tego, że my stajemy się coraz gorsi, coraz słabsi. Jesteśmy tak skonstruowaną maszyną, że i nasza głowa, i nasze ciało do końca naszego życia możemy się rozwijać. Możemy stawać się coraz silniejszy. Ja wiem, jestem przekonany o tym, że dzisiaj w wieku 33 lat jestem słabszy od siebie niż za 10 lat. Ja o tym wiem, bo ja wiem, że nie przestanę się ruszać, chyba że mnie samochód trafi albo coś innego. I nie będę miał możliwości. Ale jeżeli nie stanie się nic, co sprawi, że nie będę musiał ruszać, to ja będę się ruszał, będę pracował nad tym, by stawać się silniejszym. My to środowisko musimy sobie zmieniać, musimy być elastyczni. Wychodzić ze strefy komfortu za każdym razem. A to jest też trudne, no. Tak jak ty mówisz, co będą myśleć o mnie moi koledzy, jak będę na siłowni? I będę robił takie rzeczy. Muszę wyjść ze swojej strefy komfortu, muszę uwierzyć w to, co robię. I nie interesuje mnie to, kto co sobie o mnie pomyśli. Co sobie pomyślą o mnie ludzie, jak na przystanku usiądę sobie tak? Chyba będzie srał. Najważniejszym powodem, żeby robić to, co mamy robić, jest to, że możemy. Jeszcze. Bo może przyjść moment, w którym nie będziemy już mogli. A wtedy będziemy najbardziej tego chcieli. Wy jesteście takim początkiem, bo tak naprawdę w Polsce jeszcze się nic nie dzieje w tym temacie. Coś tam są, powstają grupki, są ludzie, którzy już temat, można powiedzieć, zgłębiają i się rozwijają w tym. Jednak to jest początek. I to, na ile wy się zaangażujecie w ten temat, w taki sposób będzie to za jakiś czas widać. I dzisiaj ja stoję w tym miejscu, za jakiś czas wy możecie stać w takim miejscu i mówić ludziom o tym, co przeżyliście i czego się nauczyliście ze swoim ciałem. I to jest świetne. Powiem wam, że to, że ja stoję tutaj dzisiaj przed wami, to jest moje marzenie, które sobie sam zaplanowałem, zrealizowałem. Jestem. Nie ma złego ruchu. I to musicie zapamiętać, że to nie jest zły ruch. Do momentu, gdzie nie skręcę sobie kostki. Nie ma złego ruchu, są tylko braki w przygotowaniu. Czyli ja w danym momencie nie jestem na tyle gotowy, żeby daną rzecz zrobić. I są braki w świadomości. Te dwie rzeczy. Po prostu macie braki. Nikt wam nie powiedział, jak macie ruszać kręgosłupem. Nikt wam nie wytłumaczył, jak to mam zrobić od innej strony. Dlatego tego nie robiliście. Ale dzisiaj już nie będziecie mieli wymówek, że nie wiem. To, że nie będziesz robić czegoś, będzie tylko i wynikiem tego, że nie chcesz tego robić, bierzesz za to odpowiedzialność. I to jest też ważne słowo. Czyli odpowiedzialność weźcie za to, w jaki sposób się ruszacie. Nie zwalajcie tego na to, że mam pracę, że nie mam czasu, że mam trójkę dzieci, że wiele, wiele, wiele innych rzeczy, dlatego się nie ruszam. No, taki argument nigdy do mnie nie przemówi. Nigdy. Bo to jest najcenniejsze, co macie.